Karp jest na pewno rybą tradycyjną. Tak jak pijemy szampana na Sylwestra, tak jemy karpia na Wigilię. To na pewno jest wpisane w po prostu naszą wielowiekową tradycję. I również chcemy mocno podkreślić, karp nie został wymyślony przez czasy komunistyczne. To jest totalna bzdura i fakt tylko wymyślony. Wymyślony fakt, o tak, po to, żeby ten wizerunek karpia zepsuć. Karp ma wielowiekową tradycję, jego hodowali cystersi w XII-XIII wieku. Od tego w ogóle się zaczęło, tak? Cystersi zaczęli hodowlę karpia w Polsce. Karp, a dlaczego akurat na Wigilię? Karp jest rybą ciepłolubną. Hodujemy go cały rok, on przez cały rok fantastycznie się czuje w ciepłej wodzie. Dlatego, a poza tym, jak każda ryba, jest bardzo wrażliwa na warunki termiczne i ciężko go odłowić tak, żeby... Nie każdy potrafi odłowić ryby, jak jest wysoka temperatura. Wtedy jest ta ryba bardzo delikatna. Dlatego utarło się, że karpia się odławia na jesieni, standardowo. Tak, w tej zimnej części roku. Większość hodowli odławia go jesienią, w październiku, listopadzie i dlatego najczęściej jest spożywany na Wigilię. To nie znaczy, że karpia nie można jeść cały rok. Jest fantastyczną, pyszną rybą i my to udowadniamy i absolutnie podejmujemy wyzwanie wobec każdego, kto ma inne zdanie, zapraszamy do pustelni, jesteśmy w stanie to udowodnić. Tak, ale żeby ludzie się, przepraszam, że ci przerwę, do tego przyzwyczaili, to ta ryba musi być dostępna przez cały rok, tak? To nie może być, że w tym tygodniu może będzie, może nie będzie, teraz jest, teraz nie ma. Musi być stworzona infrastruktura i możliwości do tego, żeby tą rybę sprzedać ludziom i żeby byli pewni, że codziennie tą rybę można kupić, chociażby u nas. I dzięki temu w naszym regionie, w naszej restauracji, w naszym sklepie ludzie się do tego przyzwyczaili i my autentycznie sprzedajemy, przyrządzamy i sami też jemy karpia przez cały rok i on smakuje fantastycznie.